Cześć, witajcie. Dziś firma Oppo ogłosiła premierę dwóch nowych modeli na polskim rynku. Pierwszy to Oppo Reno 7 5G. Smartfon o dosyć spokojnej, stonowanej, ale całkiem eleganckiej stylizacji, wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD i odświeżaniu obrazu 90 Hz. Smartfon można w sumie nawet nazwać kompaktowym, mierzy bowiem 161x73x7,8 mm, ważąc raptem 173 gramy. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5, a sercem smartfonu jest procesor MediaTek Dimensity 900 wspierany przez pamięci typu LPDDR4X i UFS 2.1 oferowane w pojemnościach 8 i 256 giga. Pamięć wewnętrzną można powiększyć kartą microSD, natomiast zasilanie smartfona zapewnia akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim 65-watowym ładowaniem. Oczywiście ładowarka jest w komplecie. Aparat do selfie skrywa się w ekranowym otworku i ma 32-megapikselową matrycę z przysłoną 2.4. Natomiast z tyłu znajdziemy aparat 64 megapiksele z przysłoną 1.7. Aparat ten uzupełniają jeszcze dodatkowe moduły tylne, 8-megapikselowy szerokokątny z polem widzenia 119 stopni i przysłoną 2.25 oraz aparat do makro 2-mego. Wyposażenie telefonu dopełniają jeszcze m.in. Wi-Fi 6 w najnowszym standardzie, NFC, mini jack czy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Smartfon można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i niebieskiej. Na nasz rynek wkroczy także znany już z Chin flagowy model Oppo Find X5 Pro. Bazuje on na procesorze Snapdragon 8 pierwszej generacji wspieranym pamięciami DDR5 i UFS 3.1 i zasilany z akumulatora o pojemności 5000 mAh ładującym się bezprzewodowo z mocą aż 50 W i przewodowo z mocą 80 W. Smartfon ma wodoszczelną obudowę z ceramicznym tyłem, natomiast po przeciwnej stronie znajdziemy zagięty ekran Quad HD Plus o przekątnej 6,7 cala ze szkłem Gorilla Glass Victus jasnością do 1300 nitów i częstotliwością odświeżania obrazu sięgającą 120 Hz. Find X5 Pro dysponuje ponadto 32-megapikselowym aparatem do selfie, a także trzema imponującymi aparatami tylnymi z dwoma matrycami po 50 megapikseli i jedną 13-megapikselową. Dodatkowe matryce to oczywiście aparat szerokokątny o polu widzenia 110 stopni oraz ten 13-megapikselowy aparat z teleobiektywem o bezstratnym przybliżeniu dwa razy. Aparaty wspiera Mari Silicon X100, autorski układ NPU do przetwarzania obrazu mający za zadanie zapewnić dobrze doświetlone ujęcia w słabym oświetleniu. Po więcej szczegółów zapraszam oczywiście na mgsm.pl, a linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.